Cześć! W tym odcinku pokażę, co zrobić, jeśli w Twoim smartfonie z Androidem nie działa internet mobilny. Zapraszam! W pierwszej kolejności sprawdź, czy dane komórkowe są włączone. Włącz je i sprawdź, czy wyświetlają się strony internetowe. Jeśli nadal internet nie działa, spróbuj zresetować ustawienia sieciowe. O tym, jak to zrobić, opowiadaliśmy w innym filmie. Możesz też wejść na naszą stronę, gdzie szczegółowo opisaliśmy, jak zresetować ustawienia sieciowe w telefonach różnych producentów. Gdyby jednak i to nie pomogło, skonfiguruj ręcznie punkt dostępu do internetu, czyli tak zwany APN. Wejdź w ustawienia i odszukaj punkty dostępowe. W zależności od modelu telefonu i wersji Androida, ścieżka dotarcia do tej funkcji może być różna. Zazwyczaj jednak jest ona dostępna w sieciach komórkowych. Jeśli nie ma skonfigurowanego żadnego punktu dostępu, to dodaj nowy i uzupełnij pola. Nazwa, APN, nazwa użytkownika i hasło. Uzupełnij też pola MCC i MNC. Pole MCC to kod kraju. Dla Polski jest to 260. Pole MNC to kod operatora. Dla Orange jest to 03. Uzupełnij też pole typ APN. Protokół APN ustaw na IPv6, a protokół APN podczas roamingu na IPv4. Zapisz APN, kliknij w niego, aby go ustawić jako domyślny i sprawdź, czy wszystko jest OK. Sprawdź, czy masz włączoną transmisję danych w telefonie. Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, to przy ikonce zasięgu pojawią się strzałki, a internet będzie dostępny. Jeśli internet dalej nie działa, to wyłącz i włącz telefon. W tym odcinku to wszystko. Jeśli masz pytania, zadaj je na naszym forum. Dziękuję i do zobaczenia!